Piłkarze mają różne pomysły na życie po karierze piłkarskiej. Już o tym myśli na przykład Robert Lewandowski, który ma restaurację. Restaurację również ma Radosław Majewski, były reprezentant Polski, rodowity pruszkowianin. No i właśnie do Pruszkowa, do restauracji Radka Majewskiego przyjechałem. Restauracja, która jest za mną, idę zobaczyć, co jest w środku. Idę przede wszystkim spotkać się i porozmawiać z Radkiem Majewskim. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii. Radek, jesteśmy u Ciebie w restauracji w Pruszkowie. Powiedz, skąd pomysł na to, żeby otworzyć restaurację? No bo Robert Lewandowski niedawno otworzył. Wzięli z niego przykład, czy to był Nie, Twój osobisty wiesz co, pomysł? Ale akurat się otworzyły jakoś w tym samym czasie, tak. Że on otworzył. My otworzyliśmy 23 października bodajże. Był nasz, podobnie Robert otworzył. Tak, ale tak oficjalnie otworzyliśmy 23 października, a chwilę wcześniej już restauracja działała, wiesz, czyli tak zwane błędy, żeby wyeliminować rzeczy, które jakby potrzebujemy nadrobić, zobaczyć, jak z ludźmi się współpracuje. I daliśmy sobie taki okres czasu, powiedzmy miesiąc, około, może nawet dłużej, może 6-8 tygodni, żeby się dostosować do tego, jak z ludźmi się współpracuje. Wiesz, bo ja mam zerowe doświadczenie, żona też, wiadomo, że ja nie jestem na co dzień, ja zajmuję się eventami, jakby sprowadzaniem ludzi, pomysłami na to, co, jak można było ulepszyć ze strony spotkań, bądź koncertów, czy stand-upów, tak jak robiliśmy do tej pory, ale ten pomysł padł już w 2011-2012, jak byliśmy w Anglii. Bo powiem Ci tak szczerze, w Anglii jakby dużo narzekaliśmy na jedzenie. Nie było takiego tak jakby dobrego... Że tęskniło się za tym, co tutaj. Też, ale takich wymyślanych, bo tam chodziliśmy po różnych restauracjach, szukaliśmy i kiedyś sobie tak pomyśleliśmy, już taki, wiesz, no już powiedzmy 2 lata byłem w Anglii i tak sobie pomyśleliśmy, kurde, fajnie było coś takiego też mieć swojego, nie? Żeby było miejsce spotkań, gdzieś, gdzie możemy iść, bo wiadomo, że patrz, kiedy ja myślałem o tym, to było 10 lat temu, plus minus 9, 10, no tak, może 11 lat temu, tak, że dobrze było, żeby jakby zacząć coś już robić, żeby mieć takie delikatne, dobre przejście. Na emeryturę, tak? Tak, już żeby coś robić później, nie? Bo ja, znaczy ja, zresztą jak pokazywaliśmy, no nie do końca jakby się widzę w tym momencie, żeby nalewać kawę, dawać może herbatę, no piwo, ale, ja powiem Ci, ja byłem na takim dniu próbnym. Byłem w niedzielę, gdzie jest, jak to mówią ludzie, którzy już pracują w gastronomii, na takiej tabace, tabaka była duża, i ja byłem 10 godzin i byłem tak, kelnerem, kucharzem, właścicielem, menadżerem, kurtki wieszałem, tak, zagadywałem ludzi, wiesz, tak delikatnie z boku i kładłem obrusy na stoły, bo jeszcze wtedy było tylko wewnątrz, bo no było zimno, nie? No jeszcze wtedy nie postawiliśmy tutaj zewnętrznej części, ale powiem Ci, fajna robota, fajnie, coś się dzieje, mam kontakt z ludźmi, znaczy próbuję mieć kontakt z ludźmi taki jakby na swoich zasadach, też miałem przyjemność z tego, no, że jesteś wśród ludzi, że działasz, też meczyki odpaliliśmy, nie, jeszcze ich tak nie puszczamy na pełną gębą, ale mamy, wiesz, zainwestowaliśmy w projekt, zainwestowaliśmy w rzutnik, więc mamy fajnie, taką możliwość. Fajnie. Jakim szefem jesteś? Ja, wiesz o co chodzi, że ja nie jestem na co dzień, więc raczej Kasia ma takie 100% władzy w restauracji, akurat dzisiaj przyjdzie za nie później, bo teraz chciałem, żeby nie było jakby, wiesz, jakby konfliktu interesu, może na tej zasadzie, ale nie, no bardziej chodziło o dzieci, że nie miał się kto zająć dziećmi. Właśnie chciałem, wiesz, no, żeby było, bo jest akurat menadżerka, no wiesz, no wszystko jest dostosowane do tak jak ma restauracja wyglądać, a też chcemy jakby się unowocześniać szefem, bo takie pytanie, bo ja już próbowałem odchodzić od tego. Wiesz co, myślę, że w jakiś sposób bym był luźnym, ale chciałbym tak trzymać taki rygor, nie? Ale z tego względu, że nie jestem na co dzień, to raczej nie próbuję być, nie będę się oszukiwał, no nie jestem na co dzień, więc nie chcę wchodzić w kwestie kucharza, czy menadżera, czy jakie wino, nie jestem jakby w tym momencie adekwatną osobą do tego. To jest żona od tego, żeby ona co dzień, ona ogarnia wszystkie sprawy. Powiedz, skąd nazwa, bo wiem, że często jest mylona, mówię przed nagraniem o tej nazwie i kto wymyślił w ogóle nazwę? Znaczy ja się śmieję, bo Katarzyna mówi, że to nie do końca było tak, a to jest od Deka, nie Odessa, jak wiele osób mówi. W kuchni ukraińskim rodzaju nie szukał. Tak, i ktoś myśli, jakie tam jedzenie, a macie kotlety. Wiesz, to powiem Ci, jest tak wiele wątków, tak wiele rzeczy, jak mi czasami Kasia opowiada, albo jak ja przychodziłem częściej, bo nie byłem w trakcie sezonu, teraz za kilka dni wracamy do treningu, to są naprawdę śmieszne sytuacje, dziwne, ale jeżeli chodzi o nazwę, no to kiedyś było tak, że my chcieliśmy taki pomysł padł jednego wieczoru, sobie siedzieliśmy, jakieś tam wieczorne napoje były, sobie usiedliśmy we dwoje, dzieci były
z babciami i tak sobie rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, jak z nazwą, nie? Żeby znaleźć dobre nazwy w parku. Mieliśmy tam padło ich z 5-10 nazw, obkroiliśmy to do 2-3 i od deka z tego względu, że ja tak mówię, nie? Podejrzewam, że Kasia się nie zgodzi, albo jak zobaczy materiał, to mnie wyśmieje w ogóle, ale kiedyś już to daliśmy do jednych mediów, to daliśmy i Kasia zaprzeczyła, ale można powiedzieć, że nie jest problem, żeby to też poszło, bo między innymi takie coś. Chcieliśmy dawać takie łódki, nie łódki, przepraszam, wagi i tam po gramach mieć na przykład humusik, oliwkę i takie różne przystawki, powiedzmy 3-4 i to w gramach, żeby było. I to od deka i taka od restauracji takie zapraszam, coś takiego, wiesz, takie czekadełko, to pierwsze. Powiedz mi, jesteś rocznik 86, z tego co pamiętam. Koniec 86, tak. A się śmieję, bo 2 tygodnie mam poczekała i bym 87. No właśnie. A zresztą w tym momencie już jest ważne, nie? Terminy, jakie daty, tak. No bym miał rok, nie, 35. Ale zacząłem o tym mówić, bo bliżej niż dalej oczywiście do końca kariery. I ta restauracja jest takim sposobem na to, żeby jakoś poradzić sobie po karierze, jakoś mieć cokolwiek do roboty innego niż piłka nożna. Wiesz co, to jest jedna, mi się wydaje, że z odnóg, które gdzieś tam sobie kieruję. Miałem pomysły od, no tak dosyć wcześnie zacząłem inwestować. Tak jak mówię, pomysł powstał w 2011-2012, a realizacja w 2021, więc zobacz, ile czasu minęło. No ale też byliśmy cały czas na wyjeździe. Od momentu drugiego roku w Lechu, no to już żona była tutaj na miejscu, bo już trzeba było załatwiać budowa, papiery i tak dalej, dużo rzeczy było. I to wszystko trwało. A powiedz, Radek, czy ty widzisz już w tej swojej karierze taki czerwony punkt, czyli koniec to światło wychodzące, no. Jak wychodzę z tunelu, to światełko, ale w odwrotną tego stronę. Trochę tak, bo już mam też swoje lata, powiedzmy, mam też już... też nie wiem, jak tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak długo ci daje kontrakt w klubie, klub, jak jesteś zadowolony z tego, ile czasu masz pasji, jak dużo jeszcze masz pasji, radości z tego, że wychodzisz na boisko. No ja mam tego dużo. Ja mam i w tym, i na tym tle, i na piłkarskim zresztą mam od 15-17 lat, więc teraz też wiesz, naawansowaliśmy, podejrzewam, że przejdziemy do wątku piłki też, tak. Chyba, ale warto mieć takie zabezpieczenie. No ja powiem ci tak, to się zaczęło od tego, że jestem z biednej rodziny. Zawsze było problem z dostarczeniem, z kas. No wiesz, no ogółem to brzmi kasa, nie? Ale ze wszystkimi jedzenie. Rzeczami, czy to ubrania, czy jedzenie, czy wyjazd na wycieczkę, czy jakieś potrzeby pójścia do kina, na przykład takie rzeczy na starcie. Ale co było tak, że był po prostu, nie wiem, głód, że byłeś głodny? Nie, no było tak, że też, tak? Ale mieliśmy akurat niedaleko do dziadka świętej pamięci, gdzie mogliśmy ziemniaki, bo miał ziemniaki, gdzie mieliśmy, wiesz, dosyć duży dostatek, więc jak byłem dzieciakiem, to no dosyć to dużo to jadłem talarków tak zwanych ziemniaków, a wujek ma hurtownię oleju, więc do niego chodziliśmy po olej, żeby to wszystko się, wiesz, zazębiło. Ale fakt jest taki, no, że wiesz, no, na przykład był 10 każdego kolejnego miesiąca, 12 już trzeba było iść się na zeszyt zapisywać. Takie były problemy. I wiesz, to nie tak, że mi się to kiełkowało i rodziło w głowie, że ja będę w piłkę grał i później będę jakieś rzeczy robił, tylko to wszystko jest w trakcie. No, masz takie momenty i w piłce, i jak robisz jakieś różne rzeczy, że coś ci świta. Nie? Ja mam pomysłów, powiem ci wiele, ale w momencie, jak byłem też w Australii, trzeba pamiętać, że byłem i jak widziałem, jak działają różni sportowcy, co robią wokół, jakie mają problemy po zakończeniu piłki, no to ja bym jakby nie chciał tego. Ja bym chciał dążyć w trakcie, bo tak naprawdę pieniądze, które zarabiasz inaczej, może nie teraz, ale jak zarabiałem w Anglii, to te pieniądze ci nie są potrzebne na co dzień. Ważne, żebyś ja miał po piłce, tak. A potrzeby są no, spore. No, jeżeli zarabiasz więcej pieniędzy, masz inne potrzeby, inne marki, patrzysz na inne wakacje, powiedzmy, jedziesz, jeżeli masz wolne, patrzysz na inne potrzeby materialne, to się wszystko zmienia. No. A ja chciałbym być po piłce i mieć taką możliwość, że nie muszę się zastanawiać, czy pójdę dzisiaj do jednego czy drugiego sklepu, czy kupię to, czy to dla dzieci, bo chciałbym mieć to zapewnione. Wiesz, restauracja to jest trudny, bardzo trudny biznes, to nie jest łatwe, bo to cały czas masz ten cash flow z miesiąca na miesiąc, tak. Nie wiesz, czy ludzie przyjdą, jak to zrobić, żeby przyszli, cały czas zapraszamy w różnego rodzaju sposoby, no, robimy eventy, o których wspominałem i wiesz, no i próbujesz cały czas działać. No, to nie jest tylko restauracja, ale restauracja to jest taki punkt, gdzie kiedyś sobie powiedzieliśmy z żoną, że fajnie by było takie miejsce, zrobiliśmy spotkań według naszej wizji. A powiedz, to jest tak, że to trudne dzieciństwo, to te momenty, kiedy było ciężko, te biedne momenty sprawiły, że nauczyło cię to, że trzeba każdą złotówkę z dwóch stron obejrzeć?
Wiesz co, no śmieją się do tej pory, że mam węża w kieszeni, wiesz, to by nie było tak, jakbym czego bym nie robił, ale na pewno, bo to pokazuje ci sytuację. To nie jest tak, że ja codziennie studiowałem, analizowałem, bo kiedyś głowa patrzyła inaczej. No, ja się cieszę, że brałem treningi mentalne, bo one mi pozwoliły spojrzeć na różne, z różnej perspektywy na jedną sprawę, nie? Na jedną rzecz. I między innymi to mi jakby pomogło i pokazało, że jednak warto doceniać rzeczy, które robisz na co dzień, i jeżeli to ci sprawia radość, no to tym bardziej doceniać. Nie? I robić te jakby w innym kierunku niż ja miałem dzieciństwo. No bo jednak dzieciństwo, mimo wszelkich starań rodziców, no to jednak nie było tak, jak to wyglądało. Ja wiem, nie wiem, co będzie za kilka lat, nie wiem tego, ale próbuję tak wszystko robić, i jak coś, to będę miał pretensje do siebie. No tak. Wspomniałeś o wieczystej Kraków. Powiedz, jak długo się zastanawiałeś, kiedy pojawiła się oferta z Wieczystej, no bo jeszcze jakiś czas temu Wieczysta kojarzyła się ludziom jako taki półśmieszny klub, a teraz okazuje się, że jest to klub bardzo profesjonalny i poważny klub, pomimo tego, że gra w lidze niższej, prawda? Wiesz co, kojarzyła się, że to jest, podejrzewam, kojarzyło się ludziom albo kibicom piłki nożnej, że to jest zachcianka, tak, następna tak. Zachcianka, że ktoś chce przyjdzie, że klub sobie zrobi, ale powiedzmy, że myślałem o tym około tygodnia, coś takiego. Nie? Tam jednak z prezesem nie było zbyt długich rozmyślań, no bo oferta się pojawiła dosyć późno, bo to nie jest tak, że ja chciałem iść ligi niżej, że ja już kończę i w ogóle. Ja po prostu nie miałem ofert po Australii. Ja byłem po więzadłach krzyżowych, miałem rok czasu przerwy. I była jedna drużyna z pierwszej ligi, gdzie ja tak naprawdę patrzyłem na pierwszą ligę strasznie jakby nie do końca czekałem, inaczej czekaj, jakby to dobrze ująć, żebyś wiedział, o co chodzi. Nie spodziewałem się, że pierwsza liga to będzie top, który zostanie mi zaoferowany. O może tak, ja czekałem na Ekstraklasę, wiesz, w czerwcu się spotkałem z jednym, drugim klubem z Ekstraklasy, telefonu wykonałem 1 500 000. I każdy klub, bo to, bo za stary, bo tu po kontuzji, bo tu noga, ile ty będziesz grał, czy masz pasję, teraz byłeś tam, jak patrzysz, chcesz dużo pieniędzy, wiesz, to milion pytań, milion takich rzeczy wokół, że jakby na to trochę spojrzałem, wiesz, no z pewnym dystansem, że to może już może być tak, że ja nie będę grał już w Ekstraklasie, chociaż chciałem wrócić. No ale też zawsze są dwie strony, jak ktoś się nie chce, a ty chcesz, no to tak nie do końca może ci się to udać. No. I powiem ci, był mega przypadek, spotkałem się w telewizji z jednym z chłopaków, znaczy z chłopaków, no, z Tomkiem Hajto, i on mi mówi, słuchaj, ja mam, znam prezesa Wieczystej Kraków. Ale co ty gadasz, a co za klub, gdzie, co i jak, weź mi powiedz coś więcej, nie? No i on mi powiedział, ja zadzwonię, zapytam się, czy zainteresowani, tam jest trenerem Przemysław Cechesz, no i ci dam znak, bo szukają ofensywnego zawodnika, bo prezes lubi ofensywnych zawodników. A ja mówię, ty, no ale piąta liga, weź tak, wiesz, no spójrz na przez pryzmat kariery, nigdy nie byłem tak nic, zjazd, tak? Wiesz, taki lider. Tak, ale ja też pamiętałem, że ja rok nie grałem, nie? No. I ja zobaczyłem miesiące poprzednie, czyli lipiec, sierpień, że tu się nic nie dzieje, a już liga zaczęła, Ekstraklasa pierwsza, wszystkie. Czy też nie mogłeś wybrzydzać za bardzo? Nie mogłem, no. Ja nie miałem z czego wybrzydzać. No. Jakbym miał, wiesz, 2-3 kluby, to mógłbym, okej, ten klub, dobra, to tam idę. Tak. Ale i było tak, że ja trenowałem ze Zniczem, tylko wiesz, ja nie wszystko jeszcze mogłem robić, bo to było dopiero tam 6-7 miesięcy po krzyżowym i jakby, no musisz zwracać uwagę. Nie chciałem tak, żeby trenuję z innym zespołem, jeszcze w Australii miałem kontrakt, i tutaj nie daj Boże, by się coś wydarzyło. Wiesz, wracałem do domu, miałem taki ból okropny w kolanie, że mówię, to jest koniec. Miałem łzy w oczach, a ja normalnie tylko zwykłe biegi robiłem, bo jeszcze z piłką nie do końca mogłem robić. I później kolano mnie tak bolało, że to jest niemożliwe. Ale każdy, kto mi tłumaczył, to, że który miał krzyżowe wcześniej, nie? Że po prostu to jest taki etap, że musisz przejść ten etap, że to jest kolejny etap, który, że to tak może wyglądać. Nie? No i ja wtedy w Zniczu potrenowałem z 1,5 miesiąca, a ja, że lubię, i tu jest następny temat, pójść do telewizji, pogadać sobie, tak jak tutaj tak. Dosyć sporo mi się wydaje, że gadam, albo lubię taką jakby spojrzeć z tej drugiej strony, nie? Też poszedłem na kurs trenerski po to właśnie, żeby zobaczyć to poznać, tak? Tak, no. Dosłownie z drugiej strony, ale już wcześniej mi się podobało to, że pójdę do telewizji, że coś powiem, że może nie do końca jeszcze to brzmi gramatycznie po polsku dobrze jak do telewizji, ale się wprawia, ale jakieś tam swoje, wiesz, wypowiedzi, że fajnie było, żeby mógł przekazać. No i wiesz co, no i powiedzmy, że może nie na kontraktach, ale jestem od momentu kontuzji, no to już trzeci rok i cały czas gdzieś tam się kręcę. Coś robię. Myślałem o swoich jakichś rzeczach, kanałach, ale jeszcze nie ten etap. Nie wiem, czy ten etap nie minie. Mówię tutaj o vlogach, YouTubie, tak. Ale jakby nie jest to mus.
Robię tam swoimi innymi kanałami. Ale powiedz mi, teraz czujesz się bardziej restauratorem, piłkarzem, czy może ekspertem telewizyjnym? Wiesz co, czujesz się piłkarzem od zawsze. Mhm. I na cały, przez cały czas. Ekspert, no tak, to jest ekspertem. No. Znaczy, chociaż ty jesteś ekspert, jakby nie było. No bo grasz w piłkę, znasz to od środka, dokładnie, idziesz do telewizji, przekazujesz to, więc to trzeba powiedzieć, na to nazwać. No, w Anglii mówią na to pandit. Wiesz, no i kilku chłopaków poszło. No, grałem z Jermainem Jenasem, no to on mi opowiadał, jak to wygląda od drugiej strony. Nawet chciałem takiego vloga nakręcić, pojechać do Anglii, ale nikt się nie znalazł, który by, wiesz, jakby ubrał to w całość. Ale piłkarzem jestem na co dzień. Jeżeli chodzi o restaurację, no to tak jak wspominałem, no ja próbuję te eventy ogarnąć, dograć. Stand-upy robimy raz w miesiącu stand-upy tutaj. No to jest maile, gdzie ja lubię na telefonie posiedzieć maile. Czasami wygląda, jakbym coś robił, ale wiesz, no jakby szukam następnych propozycji, pomysłów, pozycji. Tak jak ci wspomniałem wcześniej, chodzi o to, żeby restauracja wyglądała tak jak ja chciałbym, żeby była. Nie? No i że ona od środka swoją pracą, no bo już się znamy. 13 lat, mogę się mylić teraz, wiesz, mogłaby się zaśmiać, ale powiedzmy, że 13 lat. Nie, czekaj, nie 13, po ślubie za rok mamy 10, a się znamy dłużej, znamy się już 16-17. Bardzo, bardzo prosimy Kasię o komentarz pod tym wideo. Tak, to ile Katarzyna zobaczysz, no to weź się do tego odnieść. Oczywiście się mogłem pomylić, ale uwzględnić to też, jeżeli się wypowiesz. Wiesz co, no w przyszłym roku chcieliśmy zrobić 10-lecie w małżeństwie, ale zobaczymy. Bo to jeszcze jest trochę czasu, a jeżeli chodzi o eventy, no to choćby teraz za miesiąc jest koncert Gosi Andrzejewicz, no też próbujemy jakby rozpromować takie rzeczy, robiliśmy stand-upy, było u nas, nawet już wszystkich nie jestem w stanie ci wymienić, no ale był przynajmniej raz w miesiącu jeden ze stand-uperów. Zaczynamy teraz właśnie Gosią we wrześniu na rocznicę restauracji, mamy już stand-upera 22 czy 3, potem 29 jest też twarz telewizyjna, która robi eventy, też taki stand-up z taką interakcją publiczności, wiesz, no ci co są w internecie, to na pewno znają, i później raz w miesiącu robimy stand-up albo raz na 3-4 tygodnie, też zależy. I chcemy w grudniu zakończyć, myślałem, bo to jeszcze jest mocno w proszku, takim jakimś koncertem wigilijnym, wiesz, gdzie będzie grał kompozytor i jakieś śpiewanie kolęd, coś takiego, ale to jest jeszcze takie, wiesz, no, na razie w procesie, no tak. Takim mocno raczkującym. Tak. Powiedz mi, jak tak swoją karierę piłkarską wspominasz, to co było twoim zdaniem na tę chwilę takim najlepszym momentem, ale też takim najgorszym momentem, który, nie wiem, wstydzisz się go, czy coś ci mega nie wyszło? Wiesz co, Forest, Nottingham Forest, myślę, że jest takim najbardziej najchludniejszym. No teraz ja byłem miesiąc temu na Wembley, to właśnie mógłbyś pokazać takie jakby te z mojego Instagrama, mógłbyś pokazać. Przebitki damy. Przebitki tak, takie. Tak. Wiesz, ja dałem wideo z tego, jak ludzie mnie traktowali. Pojechaliśmy na Wembley, ja z koleżką, i tam on jeszcze kogoś tam wziął w Anglii, ja się z nim spotkałem tam i ludzie mnie potraktowali, jak ja bym rok temu skończył tam ledwie, a ja skończyłem tam 6 lat temu, oni mnie nosili, ja mogłem z baru wejść, no jeżeli bym akurat pił, to mógłbym wyjść pijany i ja bym tego nie zauważył i bym miał cały czas tyle samo pieniędzy w kieszeni. Kiedyś Andrzej Twarowski się mnie pytał, zadali mi pytanie, pamiętam do dziś, akurat mi to przypomniał kolega, znaczy pamiętałem, później zapomniałem i przypomniał o tym kolega, mówi, ty słuchaj, pamiętasz kiedyś Andrzej Twarowski, pozdrawiam. Jeżeli wyglądasz. Pozdrawiamy. Jeżeli byś był w barze w Nottingham, to czy byś mógł wyjść pijany, nie wydając nawet funta, nie? A ja powiedziałem, nie wiem, że trudno mi to określić. A tu jest odpowiedź, Andrzej, po tylu latach mógłbym wyjść z Londynu, jak grał Nottingham w finale baraży z Huddersfield, też pijany, ale nie skorzystałem. Więc w Nottingham, wiesz co, akurat będę jechał pod koniec roku do Nottingham, bo też się to, wiesz, no, to jest super miłe. Jedziesz do Nottingham, zapraszają cię już teraz jako taki VIP guest, powiedzmy, zadają ci pytania, bo też zobaczyli, wiesz, jakby ten materiał był tak wałkowany, że no, dosyć duże liczby się pojawiły przy tym, że i Nottingham to widziało, i ludzie z Nottingham, i kibice, i to było dalej udostępniane, i w ogóle jak mnie ludzie podrzucają, wiesz, po takim czasie, to jest super miłe. Super. A dodatkowo, jak mnie zaprosili, no to też głupio odmówić, no też mi nie wypada. Ja powiem ci, ja się cieszę z czegoś takiego, ja już byłem na jednym evencie takim kilka lat temu przed COVID-em, grali z Leeds, jak jeszcze Leeds było w Championship, no to pojechałem i miałem taki wiesz, miejscówę miałem, zaprosili mnie do jednego miejsca, zadali mi kilka pytań, do drugiego miejsca kilka pytań w jednym barze, potem poszedłem na powiedzmy taką lożę, tam oglądałem mecz i
przerwie meczu jeszcze też z jednymi kibicami. Wiesz, no, miłe i wiesz, no, ja takie kontakty jednak należy zostawić. Zatem nie da się ukryć, wróciłem z językiem angielskim. No. Jechałeś pewnie bez. Nie, no jechałem mocno bez, to już gdzieś to opowiadałem. W ogóle nie umiałem nic, nie? Car, dog, house. Co jeszcze? Jakoś, może car? Takie, masz jakąś anegdotę? Jest takie, wiesz, że ja byłem nauczycielka, ogólnie była nauczycielką, która umiała tylko w języku angielskim, czyli angielką. Mhm. Nie dali mi nikogo, kto rozmawia w języku polskim, więc ona nie umiała mi jak przetłumaczyć. I na początku zadała mi pytanie, how are you? A ja mówię, no, 3 weeks ago. A ja mówię, wiesz, zadowolony, odpowiedziałem, a ona mówi, nie ta sprawa, wiesz. I później mi wytłumaczyli, co i jak, i do tej pory się śmiejemy z Kasią, jak to się zaczęło, nie? No i teraz niektóre rzeczy nawet nie umiem przetłumaczyć na polski. Gramatycznie nie jestem... Myślisz po angielsku. Myślę tak, jak ona mnie nauczyła, tak. Wiesz, no bo ona, wiesz, no też bardzo dobrze to zaczęła. Zresztą ja się z nią widziałem, ile? Ja byłem w Anglii, też na jakimś meczu Manchesteru City z PSG. Byłem w listopadzie, pojechałem, ona przyjechała do Manchesteru specjalnie pogadać na kawkę. I teraz how are you poszło. I teraz how are you? Nie, ja zawsze odpowiadam tak samo. Zawsze odpowiadam tak samo, wiesz, how are you? Wiesz, i śmiech, i w ogóle, ale też takie małe, fajne, miłe, nie? To jest dobre. I jestem z nią w kontakcie, a to też, kurczę, to minęło ile? No, od momentu mojego wyjechania z Anglii 7, a podejrzewam od momentu takiego kontaktu z nią, wiesz, powiedzmy codziennego, no to z 8-9. No teraz mamy kontakt co tydzień, co dwa, czasami co miesiąc, ale jak jestem w Nottingham, to też mi nie wypada nie przyjechać, no jak tak. Ona pojechała do Manchesteru, gdzie ja byłem daleko. I też, wiesz, następna rzecz, ja się zapytałem o bilety na Wembley, to tam, kiedy przylatujesz? Nie problemu. Ale akurat nie ona, tylko, wiesz, z Nottingham, gościu, który załatwia bilety i też już teraz do mnie napisał, że Premier League, że awans, fajnie było, miło, jak przyjedziesz, takie tam. No to, wiesz, no dla mnie, ja nie jestem taki, że będę wybrzydzał, albo będę się zastanawiał, napisałem, że jadę i tyle. No, co, pytałem o te najlepsze i najgorsze momenty, o najlepszym powiedziałeś już. Tak, właśnie. A taki najgorszy moment. Wiesz co, jak ja bym miał strzelać twój najgorszy moment, to powiem ja najpierw, a potem powiesz ty. No moim zdaniem Lwów, no. Lwów, bo to się ciągnęło długo za tobą. Wiesz co, ale powiem ci, właśnie to jest dziwne, nie? To jest dziwne na tyle, że we Lwowie była awantura, tak? 2008 czy 9 rok, jakoś tak, jeszcze przed Anglią to było. A druga sprawa jest taka, że jest w tamtym momencie, jak ja, nie wiem, mógłbym strzelić gola, super gola, ładny gol, jak na przykład w Foreście mi się udało kilka bramek naprawdę bardzo ładnych strzelić, to takie, wiesz, jedna wzmianka, coś tam, nie? A tutaj miałem telefony, nie wiem, fakty po faktach chyba, coś takiego, nie wiem, jest czy było, bo już tak nie oglądam telewizji, bardziej YouTube mnie wkręca. I do programów różnego rodzaju, wiesz, takich publicystycznych, dokumentów, wiesz, żeby przyjechać. To jest dla mnie dziwne. Bo piłkarze popili na zgrupowaniu. Bo tak? My zaczęliśmy tak od tego, że to wyglądało słabo. No, zresztą do tej pory Artur wspomina historię z płaskim talerzem, że ja nalałem mleko na płaski talerz, gdzie już miałem płatki, nie? I ja się dziwiłem, czemu się wylewa mleko. Gdzieś to tam przypomniał. Wiesz, to teraz jest śmieszne, a akurat wtedy jakby było dla mnie trudne, no bo to, wiesz, no, dla małolata jakby takie echo było nie do końca dobre, bo my się spotkaliśmy, ja pamiętam, że chłopaki wyjechali za granicę, ja byłem, wróciłem do Polonii i my jechaliśmy na UKS Łódź. I ja tam, wiesz, słyszałem o Eski Pijaku z trybu, no ale też mieli prawo. No ja teraz patrzę z perspektywy czasu na to i teraz też z dystansem, że mieli prawo, no bo wiesz, no reprezentant Polski pojechał, zrobił taki, powiedzmy, bigos. Numer, tak? W cudzysłowie numer, tak, który był dosyć mocno opisywany. Ja nie byłem kluczową postacią nigdy w kadrze, no ale jednak byłem z chłopakami, gdzieś tam było wymieniane nazwisko, więc też przyjechało, powiedzmy, nie wiem, z 14-15 kamer, o ile dobrze pamiętam, bo chyba gdzieś tam liczyłem. Ja nie rozmawiałem z nikim, ale wszedłem do autobusu i mówię, o Boże, co to się dzieje? Coś się wydarzyło. Nie, że strzeliłeś gola, tylko... Nie, że strzeliłem, że wygraliśmy, tylko było takie zainteresowanie, tak jak ci mówię, różnego rodzaju programy. Wiesz, to można było wykorzystać dwie strony, nie? Ja bym poszedł tu do programu i w ogóle, ale no, jak jesteś w trakcie kariery... No nie. Wtedy tak naprawdę zaczynałem, tak? Bo to jeszcze byłem za czasów Polonia, dopiero później wyjechałem. Klub zagraniczny, każdy mówi, że wrócę szybko i w ogóle. A Lwów oczywiście, jeżeli chodzi o kadrę. Ja chciałem powiedzieć o Huddersfield, bo nie grałem, bo tam się zmienił trener, zaprosili mnie na wypożyczenie na rok, a po tygodniu się zwolnił trener, drugi trener już w ogóle mną nie grał, nie? Jakby moment, gdzie mogłem odejść w styczniu, nie odszedłem do innego klubu Championship. Grecja, gdzie pół roku mi nie płacili, ale byłem, zobaczyłem całość, jak to wygląda, też lifestyle, też jakby
Jeżeli wracamy do restauracji, też zobaczyłem kuchnię z innej strony, powiedzmy tej kuchni greckiej, jak ludzie, jakie podejście. Więc ja z każdego miejsca, gdzie byłem, próbuję zaczerpnąć jakiejś dodatkowej wiedzy, która mi się przyda. I tutaj kolana chyba, co? To też duży minus. Że kontuzja? Nie, no wiesz, ja miałem kontuzję raz w Foreście, w Nottingham miałem 6-8 tygodni byłem out, jeżeli chodzi o kostkę. Kostkę miałem rozwaloną, gościu mi rozwalił, który później przyszedł do klubu, ja mówię do niego, maybe you say something, you know, about my injury, że może coś powiesz tam na temat mojego injury, kontuzji, a on, sorry, i poszedł. Ja wiem, no teraz ja się śmieję z tego, nie, ale wtedy powiem ci, że byłem oburzony, tylko że ten gość miał 2 metry i taki był szeroki, to ja mówię, a okej, okay, no to widocznie tak miało być, nie? No problem. A tak, a krzyżowe, powiem ci, że dla mnie to było złośliwy atak, nie? Ja, jak zawsze mieliśmy drona na treningu, to wtedy był, nagle nie było kamery, nie było wideo z tego treningu, trudno było cokolwiek jakby wszczeć nawet, bo ktoś tam mi mówił, że ja mógłbym nawet zawodnika pozwać, nie? Bo jak ja widziałem ten atak, jakby był pierwszy atak, który był nietrafiony, to dla mnie to był z premedytacją, wiesz, no teraz tego nie udowodnię, już jestem i tak 2 lata po, ja już gościowi zapomniałem, chłopaku, temu, który to zrobił, tylko się o tyle to jest, wiesz, no przewrotne, że musiałem pojechać na koniec świata, żebym miał kontuzję, ale żebym doznał kontuzji, tak. Nie, i to też nie na meczu, tylko na treningu, ale powiem ci, że to też mam gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy, że to też miłe, że akurat z Pogoni wyjechałem do Australii, trener Runiajcz mówi, wziął mnie na bok na rozmowę, bo pojechałem do Krakowa, zapytał się, czy przyjadę na mecz, obejrzałem mecz, wszedłem po meczu do nich do szatni, później pojechałem do hotelu, mówię, dawaj przyjedź do hotelu na analizę naszą pomeczową. Nie? Ja usiadłem, nic się nie odzywałem, trener tam dał mój przykład i w ogóle, chłopaki wyszli z szatni i mówi, słuchaj, mi się wydaje, że nie wszyscy chcieli, żebyś pojechał do Australii. Ja mówię, czemu? No, aha, bo kontuzja. A on mówi, bo on tam wierzy, wiesz, no tam on chyba studiował, wiesz co, coś z medytacji albo coś z psychologii, takiego już wyższy poziom. I on mi tłumaczył, że jeżeli nie wszyscy chcą to, czego ty chcesz, to się może na ciebie jakby spaść wrócić, w kierunek tak, odwrotny, nie? Tobie, że tak, może coś się stać. I ja też te słowa, wiesz, też już, nie wiem, to było z 3 lata w Pogoni, ja już nie gram 3 lata, to było jak grali z Krakowem na wyjeździe. Ja jechałem, pamiętam, wtedy z Pruszkowa, no, jak miałem kontuzję, no to 3 lata temu to było. To wiesz, też mi się wydaje, że będę pamiętał na długi czas, no bo coś w tym jest. I wszystko, nie, wszystko się dzieje nie bez przyczyny. No tak. Taka jest prawda. Powiedzmy już tak, kończąc powoli, na co stać wieczystą? No bo tak jak wspominałem na początku, na początku mówiono, że to jest lekko półśmieszny klub, a teraz wychodzi, że to jest klub dosyć poważny. Sprowadza piłkarzy takich jak Majewski, Peszko. I jeszcze inni. No i kurczę, Franciszek Smuda w wywiadzie dla Super Expressu kilka dni temu powiedział, że ekstraklasa w ciągu 3 lat. Wiesz, to jest wszystko możliwe z prezesem, z zawodnikami. Wiesz, z każdym rokiem będzie coś nowego, wchodziło o innowacje. I po tym, co ja widziałem, ja poszedłem, jak była 5. liga, nie? Ale no każdy mówi, bo niska liga, no ale wiesz, to nie jesteś w stanie awansować w pół roku o klasę wyżej. Tak. No, potrzebujesz czasu, czyli rok, 2 lata. Myślę, że, no chociaż nie wiem, nie znam przyszłości, ale że docelowo będzie ekstraklasa, bo stadion będzie budowany, bo są zawodnicy sprowadzani, bo prezes ma cierpliwość, na dzień dzisiejszy ma cierpliwość, więc nie wiem, co będzie dalej, bo klub jest rozwijany, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo są zawodnicy, którzy chcą przyjść, bo są zawodnicy, którzy też mają swoje cele wewnętrzne. Fajnie jest awansować dodatkowo, wiesz, i ludzie się śmieją. Znaczy, zresztą jakby ja nic nie biorę do siebie, jeżeli jest opinia dobra i nic nie biorę do siebie, jak jest opinia zła, bo to po prostu jest no, jakby ludzki odzew, czyli kogoś, kto siedzi przed telefonem, przed internetem, albo kogoś, kto przyjdzie na stadion i zobaczy, jak to wygląda. Ostatnio to jest fajna rzecz i miła, ktoś przyszedł na stadion i powiedział, ja myślałem, że ty wiesz, stoicie na tym meczu. O ty kurwa, zapierdalasz. No. Tak do mnie powiedział. Ja mówię, no widzisz jak to jest. To trzeba przyjść i dopiero, właśnie, dopiero powiedzieć prawdę po tym, jak się zobaczy. I no i faktycznie tak jest. No. Były mecze, jak jeszcze mieliśmy GPS, że ja biegałem po 11, 11,5 km w meczu, no, w 4., 5. lidze. Tak jak w Ekstraklasie. Tak jak w Ekstraklasie, no. Dokładnie. Ale ja nie próbuję biegać inaczej, bo ja nie umiem. No. Od przyzwyczajenia z Anglii nie próbuję tego zmieniać i nie chcę nawet tego zmieniać, że zawsze i tak musisz pobiegać. Musisz pobiegać więcej niż rywal i sprytem wygrać. No i zobacz, i awansowaliśmy teraz do 3. ligi, wygraliśmy dwa puchary regionalne. Może ktoś powiedzieć, że zawodników i w ogóle. No, ale tym zawodnikom mogłoby się nie chcieć. A im się chce, oni awansują dalej, oni mają chęć. Pokonaliśmy pierwszoligowca w pucharze w tamtym roku.
też miło, też fajnie. Więc każdy taki kolejny krok. I z każdym kolejnym awansem ludzie będą, ci co teraz może nie wierzą, albo wierzą, ale tak wiesz, przez mgłę trochę. Coraz poważniej będą traktować. Coraz poważniej będą traktować. No a ja wiem, gdzie poszedłem, wiem, co ja robię, wiem, jaka jest robota, bo ja za siebie mówię. Nie wiem, jak inni chłopaki, ale każdy ma jakiś swój wewnętrzny cel. Mhm. Jaka atmosfera w szatni wieczystej? Wiesz co, no jest różna, wiadomo, no bo nie każdy chce grać. No ja na przykład nawet trener Smuda mnie nie wystawił w dwóch ostatnich meczach. No ja nie chodzę, nie marudzę, bo ja się go nigdy nie pytałem, dlaczego gram, nie pytam się, dlaczego nie gram. Chociaż, wiesz, no nie zgadzam się z nim, no ale co będę robił awantury, więc tak jeżeli każdy będzie, powiedzmy, podchodził na tyle, że i tak trener decyduje, to wydaje mi się, że nie jesteś w stanie zepsuć atmosfery w szatni. Wiadomo, że są zloty i upadki, jeżeli nie grasz albo grasz, coś jest nie tak, oczywiście, ale jak masz wyniki dobre, to zawsze tak jakby ci w jakiś sposób to nakręci, jeżeli chodzi o samych zawodników. A wiesz, kiedy kryzys przychodzi, znaczy inaczej, jeszcze jak masz wyniki dobre, to każdy może to poprowadzić, tak naprawdę, nie? A jeżeli masz wynik zły, to wtedy jest ta trudna robota, ta, jak to odwrócić, to jak podchodzisz do opinii ludzi, a najlepiej podchodzić z chłodną głową, tak jak wspomniałem, nie interesuje mnie dobra czy zła krytyka. Chociaż nie ma dobrej krytyki chyba, chociaż może jest, to jest taka konstruktywna. Tak, ale nie interesuję się złymi, jak i dobrymi opiniami, po prostu robię to, czego zostałem nauczony. A powiedz mi jeszcze, jak z trenerem Smudą współpraca? Bywa ciężko, bo to trener takie starej daty, co? Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam chłodne podejście, no, to też jest duży plus. Miałem w pewnym momencie jakieś tam wewnętrzne swoje wojenki w głowie, ale też wracając do treningów mentalnych, cieszę się, że się nauczyłem jakby je w jakiś sposób niwelować albo z nimi żyć, działać. No, nawet jak trener mnie nie wystawił, no to powiedz mi, co ja mogę zrobić? No co mogę zrobić? Jedynie mogę grać, albo się obrazić, co jest najgorsze, tak. Albo wychodzić na mecz i udowodnić w każdym kolejnym meczu. Ale jakby następny mecz, jak zagram w pierwszym składzie, na przykład to, że zrobisz wszystko, żeby w następnym kolejnym meczu zagrać w pierwszym składzie. Czasami, gdzie to też jest dziwne, są okoliczności, gdzie trener decyduje, ale mówię, no ja już na tyle się jakby uodporniłem na te dobre i złe te opinie, że nie biorę do siebie i jeżeli wychodzę w pierwszym składzie, to robię tyle, ile mogę. Nie uważam, że w każdym meczu zasługuje każdy zawodnik na grę w pierwszym składzie, ale też z wieloma kwestiami się nie zgadzam, bo też już widzę tą drugą stronę trenerki, ale no wiesz, no, jakby nie mam wpływu na to, bo trener nic ode mnie jakby nie zareaguje, czy coś złego powiem, czy dobrego, po prostu robi swoją robotę. No, każdy ma w tym momencie swoje zadanie, ja mam piłkarza, on ma trenera. Powiedz mi jeszcze na koniec, czego ci życzyć na te ostatnie lata. Wiesz co, żebym znalazł buty Gloro 15.1, bo już chyba nigdzie nie ma i to jest problem. I nie będę miał gdzie ich kupić, bo mam ostatnie dwie pary. To też, jeżeli to puścisz, to też, jeżeli małolaty, może nie małolaty, albo kolekcjonerzy, ci co dobrze szperają po internetach, Gloro 15.1, jak coś to pisać mi DM, bo to się tak mówi. To a jak to chcecie w komentarzach, to my do Radka się odezwiemy, zresztą zobaczysz wideo, że macie wideo w komentarzach. Tak. Myślę, że nie obejrzę, ale Przemek mi podrzuci jeszcze raz, to może obejrzę. Wiesz co, no i zdrówko najważniejsze, no resztę tam jakoś rzeczy, wiesz, no nie na wszystko mam wpływ, ale mam wpływ na wiele okoliczności. I żeby była ta chłodna głowa, czy źle, czy dobrze. No dobrze, to już koniec naszej wizyty w restauracji piłkarza Radosława Majewskiego. Jeżeli rozmowa z Radkiem i cały ten materiał Wam się podobały, bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału Super Express Sport. Łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Przemek Ofiara, do zobaczenia!